Minister zdrowia Adam Niedzielski we Wrocławiu zapowiada wprowadzenie standardu i profesjonalizacji w leczeniu bólu w Polsce. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj tutaj we Wrocławiu w Szpitalu Klinicznym Uniwersyteckim, ponieważ jest bardzo ważna chwila dla blisko 8,5 miliona pacjentów w Polsce, pacjentów, którzy na co dzień cierpią dolegliwości ze względu na przewlekły ból. Ja w tym tygodniu podpisałem rozporządzenie, które wprowadza standard opieki właśnie nad bólem, standard, który jest realizowany, czy ma być realizowany w warunkach ambulatoryjnych. Tutaj we Wrocławiu właśnie mamy taką poradnię leczenia bólu, która w taki bardzo kompleksowy sposób podchodzi do leczenia bólu, zarówno wykorzystując tradycyjne techniki rehabilitacyjne, ale również włączając w to porady psychologiczne, bo tutaj jak rozmawialiśmy ze specjalistami, to jest bardzo ważny też aspekt leczenia bólu przewlekłego. Ten standard ma być odpowiedzią przede wszystkim na oczekiwanie pacjentów, którzy niestety przyzwyczajają się do bólu albo są również karmieni swoistą informacją, że z tym bólem muszą żyć i nie da się z nim coś zrobić. Otóż dzisiejsze przesłanie i przesłanie tego standardu leczenia bólu jest takie, że do bólu nie można się przyzwyczajać, z bólem trzeba walczyć, ból musi być leczony i to prawem pacjenta jest, żeby system opieki medycznej, lekarze zajęli się problemem, który dotyczy tak naprawdę każdego aspektu życia pacjenta. Mam nadzieję, że ten standard stanie się też takim ważnym punktem odniesienia dla podstawowej opieki zdrowotnej, bo to tam po raz pierwszy pacjent na pewno formułuje swój problem, formułuje swoje też oczekiwane związanie z leczeniem, ale też muszą istnieć takie specjalistyczne poradnie, które będąc swoistą drugą linią wsparcia tych trudniejszych pacjentów, pacjentów, którzy też pewne progi bólu przekraczają, kierować do specjalistycznych poradni, gdzie otrzymają wsparcie. Myślę, że to jest naprawdę bardzo ważny dzień dla pacjentów, szczególnie dla tych, którzy boją się mówić o swoim bólu, gdzie lekceważone jest właśnie to poczucie, ten problem, który jest zgłaszany. Tego problemu nie można lekceważyć. Dziękuję. Głos w sprawie zabrał także rzecznik praw pacjenta. Szanowni Państwo, leczenie bólu jest miarą jakości systemu ochrony zdrowia. I dzisiaj dokonujemy takiego kroku milowego. Pan minister Adam Niedzielski podpisał standardy organizacyjne w zakresie leczenia bólu, które wypełniają swoją treścią ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta. Każdy z nas jako pacjent ma prawo do leczenia bólu. Ale niejednokrotnie różnie z tym bywa w placówkach opieki zdrowotnej. Standardy organizacyjne realnie będą pozwalać na to, aby ten dostęp do leczenia bólu był faktycznie dostępny dla pacjentów. Aby ci pacjenci, ta dostępność do leczenia bólu była faktycznie realizowana. Aby ci pacjenci byli leczeni według tego samego schematu. Aby byli zdiagnozowani, aby poziom leczenia bólu był określony, poziom tego bólu był wskazywany. Także jest to bardzo ważna kwestia, niezwykle istotna, niezwykle ważna dla wszystkich pacjentów. Pacjenci tego oczekiwali, to o czym mówił pan minister Adam Niedzielski, niejednokrotnie spotykali się, spotykają z takim twierdzeniem, że skoro jest się osobą chorą, to ten ból powinien być i powinien nam towarzyszyć, co nie jest prawdą. Pacjenci mają prawo do leczenia bólu, a w dniu dzisiejszym myślę, że w sposób zdecydowany to prawo będzie realizowane lepiej poprzez wprowadzenie standardów organizacyjnych. Dariusz Nowakowski, Wrocławskie Fakty.